Tu spotykamy się na strzelnicy Forty w Piątnicy na pikniku militarnym z okazji zakończenia II wojny światowej, a w ogóle środowisko wojskowe już po raz 13 z kolei organizuje w maju wiele przedsięwzięć pod hasłem Wiwat Maj. Rozpoczynamy 2 maja świętą flagi, następnie 3 jest to Narodowe Święto Konstytucji, gdzie uczestniczymy, bierzemy udział. I 8 maja, z okazji kolejnej rocznicy zakończenia II wojny światowej, składamy kwiaty na pomniku żołnierzy 33. Pułku Piechoty w Piątnicy i stamtąd przychodzimy na strzelnicę po to, aby zorganizować, przeprowadzić 3 rodzaje strzelań dla samorządowców ziemi łomżyńskiej. Pierwszy turniej drużynowo, indywidualnie, tak pod hasłem wywoławczym samorządowców ziemi łomżyńskiej. Drugi turniej strzelecki jest dla prezydentów, starostów, burmistrzów i wójtów ziemi łomżyńskiej. I trzeci turniej jest właśnie dla dziennikarzy, to także dla Was. I te 3 rodzaje strzelań przeprowadzamy tutaj. Dokonaliśmy przed chwilą otwarcia, powitania, omówienia zasad. Trwają zawody strzeleckie. Po ich przeprowadzeniu dokonamy podsumowania, oceny, a też poczęstujemy grochówką wojskową, wręczymy pucharu, dyplomy, powiemy do widzenia i zaprosimy na rok następny. Ile drużyn w tym roku bierze udział? W tym roku jest 14 drużyn. Każda gmina, my proponowaliśmy, aby wystawiła 1 drużynę składającą się z 5 osób. Ale okazuje się, że gminy, samorządy mają ochotę wystawić więcej. Zdarzało się już, że poszczególne samorządy wystawiały nie tylko 1, ale 2 drużyny, ale to było tak sporadycznie. W tym roku o dziwo tych gmin, które podwójnie wystawiają drużyny, jest więcej, bo jest razem 14. A licząc gminy, miasto i powiat, to powinno być 11 drużyn. Mamy 14.